Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. linki zostawiam Wam w opisie. Niedziela 6 października 1929 roku była wyjątkowo słoneczna i pogodna. Tego dnia wiele osób ruszyło w góry. Byli wśród nich między innymi Bronisław Czech, Jerzy Ustupski i Józef Wójcik. Planowali oni zdobyć zamarłą turnię. Na szczycie byli o 13.30. Wtedy też zauważyli dwie turystki wspinające się na południową ścianę. Były to Marzena i Lida Skotnicówny. Starsza z sióstr miała 18, a młodsza 16 lat. Dziewczyny dochodziły do drugiego, bardzo trudnego trawersu. Pierwsza wspinała się Lida. Nagle odpadła ze ściany i runęła w przepaść. Pociągnęła za sobą siostrę, z którą była związana liną. Kim były młode taterniczki i jak doszło do tragedii? Marzena i Lida były córkami Marii i Józefa. Ich ojciec uczył rzeźby w Zakopiańskiej Szkole Przemysłu Drzewnego. Zmarł przedwcześnie na Gruźlicę. Matka była czeską pisarką pochodzącą z zaolzia. Po śmierci męża, willę przy ulicy Kasprusie przekształciła na pensjonat, dzięki czemu mogła utrzymać rodzinę. Marzena urodziła się 11 października 1911 roku. Była związana z grupą syfonów, krakowskich studentów działających w sekcji taternickiej Akademickiego Związku Sportowego. Wyróżniała się urodą. Miała burzę bujnych złotych loków i błękitne oczy. Była bardzo aktywna, tańczyła i uprawiała wspinaczkę, a przy tym przejawiała talent literacki. Marzena była muzą przybosia, a także jego niespełnioną miłością. W niektórych źródłach pojawiają się informacje, że nawet narzeczoną. Poznali się w gimnazjum w Cieszynie w 1927 roku. On pracował jako nauczyciel języka polskiego, a ją przeniosła do tej szkoły matka, zaniepokojona wspinaczkowymi wyczynami córki. W czerwcu 1929 roku Marzena ukończyła cieszyński gimnazjum i wróciła do Zakopanego. Przybośnie lubił gór, a cała ideologia tatrzańska do momentu poznania Marzeny była mu obca. Marzena była piekielnie ambitna. Bardzo szybko opanowała techniki wspinaczkowe. Uwielbiała uczestniczyć w trudnych wyprawach. Zwykle w Tatry wyruszała razem z młodszą siostrą Lidą oraz Zosią Galicówną. Przyjaźniła się z artystą Mietkiem Szczuką, który był w niej zakochany bez wzajemności. Dla Marzeny góry były najważniejsze. Mówiła, Tatry są mną i ja jestem nimi. Ci, którzy ją znali, opisywali jej silny charakter, żywiołowy temperament i magnetyzm. Szczególnie ważne były dla niej pionierskie przejścia w Tatrach. Planowała utworzyć Związek Polskich Taterniczek – Wierzyła, że kobiety mogą na stałe zapisać się w historii taternictwa. Latem 1928 roku pokonała Galerię Gankową północno-zachodnią ścianą z Władysławem Stanisławskim, zaś południową ścianę Małego Lodowego Szczytu z Tadeuszem Brzozą. W sezonie letnim 1929 wraz z Zofią Galicówną dokonały pierwszego przejścia północno-zachodniej ściany Kozich Czub. Marzena pokonała też północną ścianę małego ostrego szczytu i północno-zachodnią ścianę ponad kocioł turni. Z kolei z siostrą Lidą pokonały północno-zachodnią ścianę mnicha. Lida była dwa lata młodsza od siostry. Urodziła się 23 września 1913 roku. Związana była z wybitnym taternikiem Władysławem Stanisławskim. Wspólnie osiągnęli wiele sukcesów w tatrach. Była równie ambitna jak jej siostra. Marzyła, żeby zostać rzeźbiarką, jak jej ojciec. Pierwsze doświadczenie wspinaczkowe zdobywała w rejonie hali gąsienicowej, wspinała się na grań fajek, grań kościelca na niebieską przełęcz. Była bardziej doświadczona od swojej starszej siostry. Miłość dziewczyn do gór była powodem do zmartwienia dla ich matki, która nie akceptowała wspinaczki. Ostatni raz siostry udały się w Tatry 6 października 1929 roku. Planowały wspiąć się na południową ścianę zamarłej turnii. Podjęły próbę pierwszego, czysto kobiecego przejścia drogi. Obie miały na swoich kątach trudne przejścia górskie. Były dobrze przygotowane. Jak już wspomniałam, świadkiem tragedii był m.in. Bronisław Czech. Widząc wypadek, wraz z Jerzym Ustupskim i Józefem Wójcikiem ruszyli ze szczytu zamarłej turnii na Halę Gąsienicową i razem z Oppenheimem udali się na miejsce tragedii. Na pomoc było jednak za późno. Obie taterniczki poniosły śmierć na miejscu. Leżały obok siebie, martwe, związane liną. Wiadomość o tragedii dotarła do Zakopanego około godziny osiemnastej. Trudno z całą pewnością ustalić, co było przyczyną odpadnięcia lidy. Być może była zmęczona, lub doznała skurczu mięśni, albo ukruszył się jej chwyt. Samo podejście zakopanego pod ścianę było długie, a do tego siostry wspinały się w szybkim tempie. Być może była to wina asekuracji. Pojawiła się również hipoteza, że za wypadek odpowiedzialny był karabinek. Rok później znaleziono wiszący na haku zardzewiały i rozciągnięty karabinek. Potężne szarpnięcie liny przy upadku rozciągnęło stalowy pierścień. Możemy się jedynie zastanawiać, czy gdyby lida zapięła na hak inny karabinek, przeżyłaby. Następnego dnia po wypadku pogotowie tatrzańskie zabrało ciało sióstr do zakopanego. 7 października przyboś wraz z młodszym bratem dziewczyn, Jerzym, wyjechali z cieszyna do Krakowa, gdzie zatrzymali się u kuzyna poety, a następnie ruszyli do zakopanego. Przybyli 8 października rano. Przyboś zamieszkał w domu rodzinnym sióstr i zajął się formalnościami związanymi z pogrzebem. Wkrótce po nim napisał wiersz Noc, w którym opisał, jak ciało Marzeny leżało w pustej dolince. Potem powstał kolejny, zatytułowany Stadr. Następny wiersz, pod tytułem Trzecia Noc, został wydany w tomie Równanie Serca, niemal 10 lat po tragicznych wydarzeniach. Śmierć sióstr odbiła się głośnym echem w prasie. Pojawił się na ten temat szereg artykułów. Apelowano, żeby położyć kres w wspinaczce. Postulowano nawet utworzenie naukowych stacji wycieczkowych z udziałem lekarzy. To właśnie lekarze mieliby wydawać opinię, czy dany turysta może się wspinać. Mówiono również o konieczności wprowadzenia zakazu wspinania się bez przewodnika. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tym wypadku. Dzisiaj jest on wspominany głównie w kontekście uczuć, jakie miały łączyć Marzenę i Juliana. Moim zdaniem warto przypominać osoby, które z taką determinacją zdobywały kolejne tatrzańskie szczyty i na zawsze zapisały się na kartach taternictwa. Dodam jeszcze, że to nie jedyny śmiertelny wypadek, jaki wydarzył się na tej górze. Zginęli tu również Mieczysław Szczuka czy Stanisław Bronikowski. O tym ostatnim, który był pierwszą ofiarą zamarłej turni, opowiadam w piątym odcinku Górskich Tragedii. Link zostawiam Wam w opisie. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam was również na Facebooka weekendów i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.